Co właściwie wspólnego ma zagadka delfina z delfinami? Delfiny są niezwykłymi ssakami. Umieją malować i rozpoznawać siebie w lustrze. W Indiach mają nawet status osób niebędących człowiekiem. Ich inteligencja jest porównywalna jedynie z ludzką. Mają nawet od nas bardziej rozwinięte mózgi. Gdyby jeszcze kilkaset tysięcy lat temu odwiedzili nas kosmici, mogliby oni pomyśleć, że to delfiny są najbardziej rozwiniętą formą życia na Ziemi. Tak jak my, delfiny są zwierzętami społecznymi. Komunikują się między sobą, mają swój język, swoiste nazwiska, a nawet regionalne dialekty. Wiemy to od dawna, a mimo to nadal nie umiemy się z nimi komunikować. Przeszkodą jest ich odmienna forma inteligencji. Myślą w inny sposób niż my. Astronomowie poszukujący inteligentnych, obcych cywilizacji w kosmosie doskonale zdają sobie z tego sprawę i zadają jedno ważne pytanie. Jak zrozumieć przekaz obcej cywilizacji, z którą nie mamy nic wspólnego, skoro nie potrafimy nawet porozumieć się z naszymi intelektualnymi kuzynami? Książka Szepty Ziemi stara się odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli ciekawi Cię, jak wyglądała historia naszej najambitniejszej próby komunikacji z pozaziemskimi istotami, to jest to książka dla Ciebie. Na marginesie mówiąc, ciekawe, że w tych wiadomościach znajdują się błędy. Przykładowo polski tekst przeczytany przez panią Marię Nowakowską z Tykos. Witajcie, istoty zza światów. Bardziej by się nadawał do seansu spirytystycznego. Zagadka, jaką Frank Drake wysłał do członków zakonu delfina, była testem tego, czy sami umiemy rozkodować naszą wiadomość. A więc jak ją odczytać? W ostatnim odcinku ciekawostek dostaliście od nas taki długi ciąg binarny z zakodowaną wiadomością. Mieliśmy nadzieję, że komuś z Was uda się ją rozkodować. Jeśli chcesz, możesz nadal spróbować swoich sił. Kliknij na miniaturkę, aby przejść do zagadki delfina. Zaraz podamy Wam jej rozwiązanie. Aby rozwiązać tę zagadkę, wystarczy się przyjrzeć, ile symboli liczy zakodowana wiadomość. 551. Nawiasem mówiąc, nie ma znaczenia, czy znakami są zera i jedynki, czy kropki i pauzy. Obca cywilizacja zdolna odebrać taką wiadomość będzie też znała matematykę. Ksenonaukowcy od razu zauważą, co takiego cechuje liczbę 551. Dzieli się ona tylko przez dwie inne liczby, 19 oraz 29. I co z tego? Ano to, że wystarczy liczby odpowiednio uszeregować, aby naszym oczom ukazało się szukane słowo. Zasadniczo ta sama metoda zadziałać może z innymi liczbami, np. z 1271, która dzieli się tylko przez 31 i 41. Słynna wiadomość z radioteleskopu Arecibo składa się natomiast z 1679 bitów. Liczba ta jest iloczynem dwóch liczb pierwszych, 73 i 23. Troszkę inna metoda, ale zasada taka sama. Oczywiście istnieje 50% szans, że wiadomość zostanie mimo to błędnie odczytana. A zatem kto z Was odgadł prawidłową odpowiedź? Wow, 6 osób udzieliło prawidłowej odpowiedzi w godzinę po ukazaniu się zagadki. Jak to zrobiliście? Pozostaje nam pogratulować zwycięzcom: Konradowi Klepackiemu, Piotrkowi Markowi i The Dragon. A także zaprosić Was, abyście zajrzeli do naszego zaprzyjaźnionego serwisu Nauk Love z energiczną dawką wiedzy. Orędzie Organizacji Narodów Zjednoczonych zapisane na płycie Voyagera. Jako sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zrzeszającej 147 państw, które reprezentują niemal wszystkich ludzi zamieszkujących Ziemię, przesyłam pozdrowienia w imieniu mieszkańców naszej planety. Wyruszamy poza nasz Układ Słoneczny w poszukiwaniu pokoju i przyjaźni, aby uczyć innych, jeśli zostaniemy powołani, lub dać się uczyć, jeżeli będziemy mieli to szczęście. Dobrze wiemy, że nasza planeta i wszyscy jej mieszkańcy to jedynie drobna cząstka niezmiernego otaczającego nas wszechświata i z pokorą oraz nadzieją stawiamy ten krok. Kurt Waldheim, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.